podzielić się z Wami taką jedną bardzo praktyczną rzeczą, którą przerabiałem w swoim życiu, a którą często rozmawiając z niektórymi z Was, wiem, że nie tylko ja przeżywam. Kiedy spotkałem Jezusa, zobaczyłem, że w ogóle jest rozwiązanie na to wszystko, co do tej pory było dla mnie bolączką. Zacząłem czytać Biblię, zacząłem czytać Nowy Testament. Pamiętam, doszedłem do takiego fragmentu, jeden chciałbym przeczytać teraz. To jest Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 39 werset. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje, dla mnie znajdzie je. Wiecie, ja w ogóle nie wiedziałem, jak do tego słowa podejść. Zanim spotkałem Jezusa, z jednej strony moje życie teoretycznie wyglądało dobrze. Ja się naprawdę realizowałem w świecie zawodowym, realizowałem się w biznesie, miałem pieniądze. Pod tym względem byliśmy zaspokojonymi z żoną i z rodziną ludźmi. Natomiast w środku, ja po pierwsze wiedziałem, że to w ogóle nie o to chodzi. Wiedziałem, że jest mi źle, wiedziałem, że się boję, że jestem nieszczęśliwy, że jestem samotny. Dlatego zacząłem go szukać. Kiedy ja go znalazłem, to była perła. Dowiadujesz się nagle, że jest rozwiązanie. Inne niż ten cały syf. Inne niż ten cały syf, który jest dookoła. I teraz czytasz to. Masz dobrą intencję. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje, dla mnie znajdzie. Ja wiecie, wielokrotnie przychodziłem do Boga i mówiłem: Boże, jak żyć? Co ja mam zrobić? Nie chcę Cię stracić. Nie chcę stracić tej perły. Tą miłość, ten pierwszy moment tego spotkania. Ja chcę po prostu być... Ja chcę mieć tak zawsze. Chcę mieć cały czas. Wiecie, i to było bardzo praktyczna rzecz, tak? Byłem wtedy jeszcze nadętym, korporacyjnym prawnikiem. Przychodziłem i mówię: Boże, czy ja mam zostać w tej firmie? Czy ja mam robić cokolwiek innego? Czy ja mam być rolnikiem? Czy ja mam kościół założyć? Powiedz mi, nie chcę żyć tak, jak żyłem. Spotkałem Ciebie. Chcę przeżyć. Przychodziłem do Niego wielokrotnie z tą modlitwą. Wiecie? I kiedy ja napierałem na Niego w tej modlitwie, usłyszałem coś takiego. Pójdź za mną. Na tamten czas to było dla mnie niewystarczające. Byłem przekonany, że źle słyszę. Mówię, muszę pracować nad sobą. Na pewno odpowiedziałeś mi na to pytanie. Na pewno mi powiedziałeś, czy ma być tutaj, 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 czy tutaj. Po jakimś czasie ja dopiero zorientowałem się, że ja go dobrze usłyszałem. My jesteśmy powołani do społeczności z Jezusem. I wielokrotnie, kiedy rozmawiam z Wami, z częścią z Was, pojawia się dokładnie ten sam problem, który występował u mnie wtedy. Jak pokopałem, okazało się, że moja postawa wtedy była postawą bezbożną. Ja nie chciałem z Jezusem żyć w tamtym momencie jeszcze. Ja chciałem konkretną rzecz i lecieć dalej. Ale ja bym znowu w tamtym czasie leciał sam, obok Niego. Wielokrotnie tak jest, jak rozmawiamy, że mówimy tak, Jezus, to, tamto, ale ten Jezus jest obok. My się wokół tego kręcimy. On mnie zaprosił do relacji. Nie powiedział mi w tamtym konkretnym momencie konkretnie. Powiedział: pójdź za mną. Ja wiem, że to były Jego słowa. I dzisiaj to są te proste prawdy, z którymi bardzo często mamy największy problem. Tak? Chcielibyśmy wyrwać konkretną informację i polecić, wpaść do sklepu, po bułki i wrócić do domu. Płyńmy w tej relacji. Panie, to jest bardzo ważne. Ja to zrozumiałem. Potrafię się z tego cieszyć, potrafię się karmić. Idę z Nim, pewne rzeczy widzę kierunkowo, pewne rzeczy we mnie pracują, tak? Ale każdego dnia wiem i w ogóle i cieszę się z tego, że idę z Nim, idę za Nim i wzrastam sobie w widzeniu tych rzeczy poprzez wewnętrzne przekonania. Tym się chciałem z Wami podzielić, bo wiem, że to jest praktyczny temat. Amen.